Wydawać by się mogło, że zaciśnięta dłoń na kiju w pięści i pewny chwyt to jeden z tych elementów techniki nordic walkingowej, któremu nie trzeba poświęcać dużo czasu. Jednak moje doświadczenie jako instruktora szkoleniowca pokazuje zupełnie coś innego. Ja nazywam się Aleksander Wilanowski i zapraszam Was na materiał poświęcony wybranym elementom techniki. A dziś, krótko i na temat, omówimy sobie chwyt. Błędy dotyczące zaciśniętej dłoni na kiju w pięść pojawiają się dosyć często. Są też mało zauważalne i co więcej, często przekładają się na złe nawyki, których później jest ciężko oduczyć. Co więcej, mały, niezauważalny błąd chwytu przekłada się bardzo mocno na to, jak kij się wbija, jak przestajemy go kontrolować. Pilnujcie tego, aby dłoń w momencie wymachu od biodra w przód była zawsze w pełni zaciśnięta na kiju w pięść. Wystarczy lekkie rozluźnienie palców lub zbyt późne zamknięcie dłoni, a kijek będzie podskakiwał i wbijał się w podłoże w różnych miejscach, a nie zawsze w to samo. Podobnie rzecz dotyczy ustawienia nadgarstka, ponieważ zauważcie, że lekka zmiana ustawienia dłoni powoduje, że na dole punkt wbicia kija zmienia się o kilkanaście centymetrów. A my chcemy, żeby kijek po pierwsze cały czas kontrolować, a po drugie, żeby za każdym razem wbijał się w to samo miejsce. Jeśli w Waszych głowach rodzą się inne pytania i wątpliwości na temat techniki nordic walkingowej, dajcie znać. Postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. A na te ciekawsze pytania być może znajdzie się również miejsce w mojej nowej książce, która mam nadzieję będzie dostępna już w tym roku. Tych bardziej niecierpliwych zapraszam już teraz na szkolenia i warsztaty, które na bieżąco odbywają się w różnych miejscach w Polsce. A tymczasem to tyle. Dzięki bardzo i do zobaczenia następnym razem.